Hej, hej, dzień dobry. Dzisiaj będę pracować z tymi dwiema rabatami kompostowymi i będę chciała wypróbować, przetestować taki nowy koncept, nowy pomysł, jaki wpadł mi do głowy. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z rabatami kompostowymi, jakie są ich zalety, co to w ogóle jest, to rzućcie sobie okiem na, mam chyba nawet osobną playlistę o tych rabatach. Jest to już trzeci sezon, kiedy będę je miała. Uważam, że jest to bardzo fajny pomysł, który oczywiście trzeba dostosować do swoich warunków. Także zachęcam do zapoznania się z tematem, obejrzenia sobie o nich wcześniejszych filmików, jak również zajrzenia na mój blog, gdzie opisywałam doświadczenia z nimi. Dziś jest piękny wiosenny dzień, aczkolwiek wietrzny i trochę pochmurny, co mi nie przeszkadza nigdy, ale może Wam trochę przeszkadzać w odbiorze, bo jest wiatr, więc taka jest tego wada. Co dzisiaj ja się tu próbuję schować, żeby jak najmniej tego wiatru było, jak będę krótko mówić o tym, jaki mam plan, o co tutaj chodzi. Więc widzicie tutaj dzbany gliniane, których używam do nawadniania i mam taki pomysł, żeby w te rabaty kompostowe te dzbany zakopać. Ja już w pierwszym sezonie używałam dzbanów do rabat kompostowych, to się fajnie sprawdziło. W ubiegłym sezonie nie wszystkie miały dzbany i zauważyłam, że no dużo trudniej, trzeba więcej podlewać rzeczywiście. Te dzbany naprawdę robią różnicę, zwłaszcza w tych rabatach kompostowych, które są wzniesionymi rabatami. Dlatego mówię też o tym, że to trzeba dostosować do swoich warunków, one się nie wszędzie sprawdzą. Zaburzę trochę ideę tych rabat kompostowych, ponieważ ich idea jest taka, jedną z zalet jest to, że dużo nie wymagają pracy. Ja tutaj przez całą zimę wrzucałam różne odpadki, jak widzicie też na samej górze jest trochę ziemi, gdzieś tam jest jakiś doniczek, które z balkonu, które sprzątałam na balkonie i różna, tam jest mieszanka i teraz powinno się po prostu w to wsadzić, czy wysiać nasiona, czy wsadzić roślinę. Ja natomiast będę je przeorganizowywać, więc to nie jest taka standardowa rzecz. Będę wyciągać to, co jest w środku i te dzbany umieszczać. I teraz mam taki pomysł, żeby te dzbany różnej tutaj wielkości mam. Spróbuję dostosować albo po dwa na rabatę. Zobaczę jeszcze, jak mi to wyjdzie, żeby te dzbany tak powtykać tutaj nisko, niżej przy dnie i żeby one mi wystawały tu swoim gwintem do podlewania gdzieś tutaj i żeby nie były tak na samej górze, ale gdzieś tutaj trochę niżej, a nad tym jeszcze trochę gleby. Taki mam pomysł i tak one będą musiały być no gdzieś tutaj, żeby to podlewanie też było w miarę sprawne. Bo mi zależy na tym, żeby korzenie, wiadomo, że korzenie roślin będą podążały za wodą i teraz w takich wzniesionych rabatach kompostowych, jeśli te korzenie cały czas są bardzo wysoko, no to szybciej nam taka cała rabata wysycha, wiadomo, i one nie mają motywacji, żeby zejść niżej i poszukać tej wody, jeśli nie jest właśnie nawodnione od dołu, a od góry. W związku z tym trzeba jeszcze częściej podlewać, ponieważ jak wiecie, ja nie lubię często podlewać, szukam jak tu sobie ułatwić życie, to właśnie taki mam pomysł i to jest znowu eksperyment, to jest coś, co chcę wypróbować w tym roku. Teraz będę te rabaty przeorganizowywać, chwilę Wam to spróbuję pokazać, no i później w sezonie będziemy razem obserwować rezultaty. Tymczasem możecie się podzielić, czy macie też takie rabaty u siebie, czy one się sprawdzają. Bardzo jestem ciekawa również Waszych opinii.
I zrobione. Nie było to takie trudne, jak myślałam, że może być. Trwało to chwilę. Dokopałam się do tej warstwy kompostu z zeszłego roku i jeszcze tej warstwy sianka. Ja tutaj mam sianko, a tu już zaczyna się słoma, bo w tym sezonie mam słomę do ściółkowania, a nie siano. Tak wyszło. I tak to wygląda. W tą mniejszą wkopałam jeden dzban, to jest chyba 3,5 litra, o ile dobrze pamiętam. Tak troszkę pod skosem. I w tą większą wkopałam dwa, to są chyba 1,5 czy litrowe. Sama muszę sprawdzić, bo już te dzbany mam jakiś czas. Jedyne wyzwanie to tutaj z tym, że rzeczywiście, o, to może wypadać, tak jak się... Trzeba to dobrze później włożyć, bo żeby tam do środka nie wpadały jakieś różne syfy. Natomiast to też później można wyczyścić. No i tutaj tak samo. Dwa takie mniejsze. Tutaj troszkę musiałam, było więcej tej materii nieprzerobionej, no bo to są rabaty kompostowe. Ja przez zimę tutaj składowałam, wrzucałam resztki z domu i nie wszystko jest jeszcze przekompostowane, oczywiście, więc trochę też miałam okazję to przemieszać z tą ziemią z jakichś tam doniczek. Jeszcze tutaj mam kompost i widzę, że na dole będzie coś do pozyskania za, no za około miesiąc, niecały miesiąc. Miesiąc, jak będę tutaj siała, bo ja tu planuję mieć ogórki, taki jest plan na dzień dzisiejszy, to jeszcze troszkę fajnego kompostu na samą górę tutaj dam z mojego kompostownika, takiej fajnej ziemi na start. No i tak, ja zaraz pokażę jeszcze, o co mi tu chodzi, jak ja to chcę podlewać. Tak, więc teraz jak będę podlewać konewką, bo tutaj mój szlauf nie sięga, mój szlauf z beczki, to będę po prostu tutaj wlewać. Chodzi o to, żeby po prostu bezpośrednio tutaj wlewać wodę, a nie od góry. I dlatego taki właśnie pomysł. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w sezonie. Na pewno będę zdawać relacje. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego dnia, pięknej wiosny. Dajcie znać, co u Was. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.